Znowu osób kończy, nie widzę, biegło pańsze.
serdecznie witam Szczecin! Już dawno nas nie było. Te 4 miesiące naprawdę szybko zleciały. Korzystając z okazji, jeśli pan akustyk nas słyszy, to prosimy więcej basu z przodu. Niech ludzie wiedzą, że basista też gra. Powiem wam tak. Ponieważ dzisiaj jest taki specyficzny dzień tygodnia. To dzisiaj piątunia. A dobra. To w takim razie będzie niespodzianka. Jeden z kawałków z płyty heavy metal. Patrz ta, ile ściągnęło osób z torrentów. No ściągajcie, ale słuchajcie. W każdym razie, numer zatytułowany jak? Czekajcie, słabo strasznie was słychać. Jaki numer? Biączunio! No teraz to można grać. Biączunio! Cały tydzień czekaliśmy, bo cały tydzień! Wszyscy! Biegli łapią za nie zatrzymać.
precious children of fire. They all put the gates through water. Jak nie, to kazon przytulił, bo on nie chodzi w zegarka. W każdym razie, no krótko mówiąc, no Szczecin to nie jest jakieś tam byle jakie miasto. To nie jest żadna popierdółka. To są imprezowe automaty. Innymi słowy, Szczecin to miasto wielkich wojowników! Hey, 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 hey
skrzydłem świecą się jak jajca w dole. Yeah.
Your love is bound
Jest cała ekipa Rocker Zone, którą serdecznie pozdrawiamy. Są wariaci. Są podobno nawet tacy ludzie, którzy przyjechali chyba z 1000 km albo i z 1500, ale nie podali miejscowości, więc pozdrawiamy tych, którzy przyjechali z ponad 1000 km stąd i więcej. Też. Tam są zwariowane wariaty. Jest, jest. Skąd przyjechałeś? Okay. To tym bardziej pozdrawiam. W każdym razie, naprawdę jest nas sporo, ale największy ukłon należy się takiemu szczególnemu jednemu miastu, gdzie udało nam się nakręcić ten klip. I ten klip, ten kawałek zazwyczaj zapowiadamy w krótki sposób. Ale jeszcze nie będziemy grać. Zapowiadamy go po prostu. Ale żeby nie było tak łatwo, to zanim. Dobra, kazon, niech to nie coś. Zanim zagramy, musimy sprawdzić, czy jesteście w stanie nam pomóc w refrenach.
Zatem zapytamy krótko. Pomożecie? Pomożecie! Dobra, to sprawdź. Wow! No!
które chyba nigdy się nie nudzą, które nigdy się nie znudzą. Mało tego, nawet ten numer już dzisiaj chyba był wykonywany, słyszeliśmy go. Ale ja nie mogę dopuścić do tego, żeby Kazon się nie polansował tutaj za mikrofonem. Ci, którzy byli we Free Blues Clubie ostatnim razem. Byli tacy. Pewnie pamiętają Kazona za mikrofonem. Czy pozostali również chcą usłyszeć, jak Kazon pięknie śpiewa? A to też tam wiesz. Czuł. Krzysiu nagrał. W każdym razie to jest taki numer, który teraz chyba tym bardziej wypada zagrać na koncercie. Kazon, zapowiedź, dobra? Wiesz jak to się włącza? Wolę spytać, bo ostatnio byliśmy w Krakowie. To taki cwaniaczek. Nasz menadżer pyta go przed wejściem na scenę. Krzysiu, słuchaj, leci już intro. Czy wiesz, jak włączyć mikrofon? Tak, oczywiście, że wiem, jak włączyć. Był Kraków? Wiecie, to było? Nie, to było Kraków. Mniejsza z tym. Wiesz, że już zepsuł historię. Tak czy inaczej nie umiem. Więc wiesz, jak włączyć? Pokaż. Dobra. Robi na nami. If you like to gamble, I'll tell you I'm your man. Who wins some, lose some, it's all the same to me. The blur is to play, make no difference what you say. The honesty of weed, the only kind I need is the age of faith. The age of faith. Dancing with the devil, going with the flow, so they get to me. Seven or 11, snake eyes watching you. Double up on queen, double snake on split. The ace of spades, the ace of spades. To lose, and count me as my fools. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. Yes, don't forget the Joker. Arkadiusz i Artur miał taką, można powiedzieć,
przyjemność poznać kilka osób, które spożywały zacny trunek. Tam są? Ja za nich przepraszam, że wypili wam to wino. Ale jak ich się wypuści z domu, to nie znają umiaru. I można powiedzieć, że każdy z nich, a szczególnie jak patrzę na Kazana w tym wykonaniu, Ace of Space, to każdy z nich to taki prawdziwy diabeł. Diabeł z piekła. Yeah.
Czekaliśmy go dosyć długo. Mało tego. Jest? Jak ci na imię? Wkracają mnie. Ja? Ty, a może jakoś za dużo osób by się myliło naraz. Andrzeju! Panie Menago, jest pan gotowy?
Uwaga! My mówimy heavy metal, a wy wtedy? Heavy metal! No, coś wspaniałego. Uwaga, i wtedy możemy nawet podnosić ręce, uśmiechać się, żeby aparat wykrył, kto gdzie jest. Tam z tyłu też podnieście ręce, żeby was było... O właśnie, tak jak tam pan. Wspaniale. Uwaga, na nago, bo Marcin, nie widać cię w ogóle. Światło jest na sali? Heavy metal! Jeszcze raz? Podobno za mało wykryło uśmiechów. Uwaga! Jeszcze? Heavy metal! Kurde, jak na komunii. Jakie to są jaja. Wyjdzie co? Kurwa na swoje! Tak to jest z tymi iPhone'ami całymi, tabletami, Apple'ami. Pomału zbliżamy się już ku zakończeniu, niestety. Co? No i słuchajcie, bo tu widzę, że niektórzy nie wiem, o co chodzi, ale tak zapytamy z ciekawości, bo we wszystkich miastach pytamy. Czy jest na sali ktoś, kto, uwaga, nie, kto nie spożywał dziś alkoholu? Ej, tacy ludzie jeszcze istnieją. Wszyscy ci, którzy podnieśli ręce, proszę wyjść. Do baru po alkohol! Andrzej stawia! To jest rzecz, jest naprawdę super. I teraz już tak na zakończenie jeszcze jeden kawałek z młodości. Domino gotowy? Jesteście gotowi? W Świdłach. Zdany przez diabelskie śmieci, złapany ognisty Świdła szatana. Tak bardzo chciałbym cię wyrwać, lecz żadna nić tu nie będzie przerwana. Kryty gdzieś w gęstwinie strachu, wciąż oczekuję na dzień jutrzejszy. Znów muszę schodzić po siebie, by pozbyć się uczuć i najcenniejszych. Miałeś się znać panem stóp, teraz bym Bogiem został mój lud. Wyblakły już damy świątyni zła, zakopa rozmyrni znów gabił za. Zemdlało mi serce, zmieniłem się ja, spotkany z ciemności zostałem sam. Zemdlało mi serce, zmieniłem się ja. We'll be right back.
biało, serce zmieniłem się ja. Z pokranych ciemności zostałem sam. Drębiało mi serce, zmieniłem się ja. Dziękujemy Ci serdecznie za to przepiękne przyjęcie. Nie wiem jak wy, ale my już się nie możemy doczekać, żeby tu wrócić. Oczywiście dzisiaj chętnie zostaniemy trochę dłużej. Korzystając z tej chwili przez samych tych pięknych jegomościów. Arkadio, chodź tu na stronę. Po mojej lewicy, jakkolwiek dwuznacznie politycznie to nie zabrzmi, bo po lewicy, tak? Założyciel zespołu. Ojciec Arkadiusz! Po mojej prawicy, Kazo, chodź tu. Chodź tutaj, bo cię nie widać. Może i gra na gitarze średnio, ale za to jak pięknie się śpiewa. Syn własnej matki, Kazo! Za moimi plecami zespołowy kręgosłup. Może i średnio przystojny, za to gra straszne krzywo na garach. Domino! No i ten, którego nie słychać, znowu gra na basie. Jeszcze jakieś, może tak powiem, skłonności. To jest, powiem wam, najbardziej równy i precyzyjny basista w naszym zespole. Na basie Artur! Oby do jak najszybszego zobaczenia był tak zwany przemakasz na dzięki! Zdrębiało me serce, zmieniłeś się ja. Spłukane w ciemności zostałem sam. Zdrębiało me serce, zmieniłeś się ja.
te ponad chyba 50 km z tej Warszawy, żeby tak sobie po prostu teraz schodzić, nie? Na minerał mam wrażenie, że jeszcze nie wszyscy są gotowi. Za to mam wrażenie, że niektórzy są gotowi na co najmniej ostatni numer. Ale zanim się pojawi, taka drobna historyjka mi się przypomniała. To właśnie tylko chłopaki powiem, nie denerwujcie się. Jak graliśmy ostatnio koncert, ze dwa tygodnie temu czy trzy, graliśmy ze wspaniałymi jegomościami z braci Figo Fagot. Graliśmy w Stodole. Znają niektórzy, znają. I słuchajcie, po koncercie podchodzi do mnie laska, taka powiedzmy przeciętnej brody, ale to tam jakby nie istotne do końca, znaczy tam nie było, ale podchodzi do mnie już taka porobiona, mówię, a jeszcze ci powiem ci, że tak, prezencję masz, głos masz, charyzma jest, wszystko się zgadza. Powiem ci tak, w dołach, i to jest autentyk, tak mówiłem, niektórzy tam chyba nawet byli, w dołach brzmisz dla mnie jak Sługowski. A w górach jak Wiśniewski. Podziękowałem ładnie za komplement, ale to przywiodło mi na myśl przepięknego ojca Arkadiusza. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak ten gość jest obdarzony. Znaczy, jakim talentem jest obdarzony. Areczek, czy ty spróbujesz? Poczekaj, mam coś dla ciebie. Czy jesteście gotowi na Krzysztofa Cugowskiego? Zaraz. Czy jesteście gotowi na tego Krzysztofa Cugowskiego? Areszek! A kapella, ta z terany. Uwaga! Ja już nie mogę. Cugowski! Yeah!
Jedyna nadzieja na kutach, gdzie jest
Jeszcze raz Cecil. Dzięki. Dzięki. Naprawdę dzięki. Obydwie.